Cześć, wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie moja drużyna właśnie rozwiązała ostatnią z zagadek dotyczących rejonów wioski Wintersun. Zanim ruszę do Drezen i przerobię swoją drużynę, muszę jeszcze użyć tego miecza tutaj, żeby oczyścić korupcję od chłani z regionu, w którym się znajdujemy. I co za tym idzie, móc odpoczywać bez większych stresów. Wiedza o świecie 24 potrzebna. Dwóch wchodzi, jeden wychodzi, to już czytaliśmy. Natomiast co mi się nie podoba, to to, że nie mogę tutaj tych wszystkich zamków pootwierać. I oznacza to, że tak, że drużyna musi wrócić do Drezen, zatem wychodzimy z tej jaskini. Tam musimy trochę zreorganizować nasz układ, jak wygląda ta jaskinia. No też już wszystko zostało sprawdzone, zatem możemy wyjść całą drużyną. Wynieść się w końcu stąd. Cała ekipa biegnie do wyjścia przez te jaskinie, które nas tutaj troszkę straumatyzowały. O, wychodzimy na zewnątrz. I zaraz trzeba będzie ruszać do Drezen. Dobra. Na zewnątrz już zapanowała noc. Tutaj upiora pokonaliśmy, a tu mamy wyjście z obszaru. I jak widać, poziom korupcji spadł. Następne, co zrobimy po pójściu do Drezen, to myślę, że albo wybierzemy się na smoka, albo znajdziemy jakieś inne zadanie, które należy teraz wykonać. Gdzie to wyjście z obszaru? O, gdzieś tutaj powinno być. Nie widzę, czy... O, jest tutaj, dobra. Możemy wyjść z Wintersun. Żegnamy tą lokację. Czy zostawiliśmy coś ważnego? A, kilka mistrzowskich mieczy zostawiłem na lokacji. To je pozabieram, żeby sprzedać je u kupca. Tutaj trochę zniszczonych rzeczy i proszę bardzo, a to nic nie warta ta falcia. Także wychodzimy, może Ujifa faktycznie znowu zrekrutuję sobie do drużyny, to wtedy będzie nam o wiele, wiele łatwiej. Dobra, jesteśmy tutaj, pojawiły się jakieś nowe armie, widzę. Pojawiła się wioska Blackwater. Jest to wioska, która kiedyś też należała do Sarkosis. Dobra, zatem przejdźmy teraz do poruszania armiami. Armia Kenebres, armia Drezen jest tutaj. Ta armia otrzymała poziom niedawno, zatem możemy go rozłożyć. Inspiracja. Wszystkie jednostki w armii dostaną plus 15 do morale. Zastraszanie minus 15 do morale dla wrogów. Ale chyba to weźmiemy, to mi powiększy armię trochę. I gdzie by sobie teraz tą armią przejść? Tutaj wyczyściłem już wszystko chyba z demonów. Więc pora ruszać na zachód. I tam mamy kilka armii o poziomie trudności 5. Także dobra, armia Drezen ruszy sobie do góry. Czy mamy kogoś do zrekrutowania? Mamy! Proszę bardzo, mamy do zrekrutowania, tak. I krasnoludów, i łuczników, i kleryków, tak? Także pierw to kleryka sobie wynajmiemy. Następne co to? Naszych 30 łuczników. I uda się jeszcze wszystkich, i uda się też wszystkich krasnoludów wynająć. Super. Także te posiłki musimy połączyć z armią Drezen. Także armia Drezen ruszy teraz na Drezen. Odwiedzi je po drodze. I od razu stamtąd ruszamy na zachód. Tak jest, spotkajmy się. Proszę, tutaj wszyscy dołączyli teraz. Mamy 7 marksmenów, czyli strzelców, i 250 łuczników. Dobra. Armia dalej ma poziom trudności 6.
ale to nie zmienia faktu, że myślę dość odważnie możemy wyruszyć na zachód i spotkać się z tymi armiami wroga. Że na zachód i jeszcze nikogo nie trafiliśmy. Armia Kenebres wraca do Drezen zabezpieczyć się. Armia numer 3 zostanie tutaj, gdzie jest. I jeszcze możemy kilka rzeczy sprawdzić. Ok, uformowaliśmy radę logistyczną. Super. To będzie trzeba odwiedzić stolicę. Tak samo uformowaliśmy radę miejską, tak? Dobrze. I otrzymaliśmy nowe wydarzenie. Prawo rodowe. Szlachta bardzo często patrzy z góry na zwykłych ludzi. Tak jakby arystokraci od urodzenia byli uczeni, że są lepsi od słabiej urodzonych. Ten rodzaj podejścia powoduje bardzo wiele spięć pomiędzy nimi i zwykłymi wojownikami. Dlatego też oficerowie zapytali Ragalfa, żeby zainterweniował. Mamy do wyboru. Wziąć, stanąć po stronie szlachty, wspomóc zwykłych wojowników, sprawić, że szlachta i zwykli ludzie będą startować ze sobą w turnieju. A spróbujmy. Sela wybrał Ragalf, że będziemy konkurować pomiędzy szlachtą a zwykłym ludem w turnieju. I efekt tego jest taki, że Sela występowała jako sędzia w tym turnieju. I turniej ten był okazją, żeby każdy mógł udowodnić swoją wartość. Szlachcice wystąpili przeciwko zwykłym ludziom i tylko siła oraz umiejętności zadecydowały o wyniku każdej walki. Widząc na własne oczy, do czego są zdolni zwykli wojownicy, arystokraci nie mieli żadnego wyboru oprócz uznania wartości swoich współbraci. Turniej, koniec końców, posłużył jako wydarzenie, które połączyło ze sobą krzyżowców z różnych klas. Super. Dekrety mamy też do wyboru. Nie mamy, nie mamy surowców na to. Możemy wydać paradę. Możemy spróbować rozwiązać zagadkę nieświętego symbolu rowa Guga. Zbadać dalej nasz sztandar Miecz Chwały. Zbadać dalej los Soulshear, tego artefaktu. Zbudować trybunał militarny. Dobra, spróbujmy to zrobić. 5 dni zajmie nam budowanie trybunału. Ale to oznacza, że teraz wydaliśmy wszystkie chyba możliwe dekrety. Możemy spróbować jeszcze zobaczyć, jak tam Drezen. Czy da się coś wybudować w środku. Miałem tam chyba związane z tym jeszcze jakieś zadania. Mamy do wyboru i cytadelę, i arsenał, aptekę, laboratorium alchemiczne, szpital, sanktuarium. Zobaczę najpierw, czy mam jakieś zadania do wykonania związane z rozbudową Drezen. Także zajrzyjmy sobie z powrotem na kampanię. Nie mogę tutaj sprawdzić dziennika, zatem wrócimy do naszych postaci. Los smoka to nie do. Musimy jeszcze porozmawiać z Ira, z Anewią, żeby dowiedzieć się, jak demony wkraczają na nasze terytorium. Porozmawiać z Irabet, wydać jej rozkaz. Odwiedzić Blackwater, oddać ciarze talizman Morfeusza. Dobra, czyli teraz na pewno będę wracał do Drezen. Ale Nenio potrzebuje alkoholu, to się udało. Uformować radę
dotyczącą wojska, to to właśnie wydałem ten dekret. No dobra, czyli nie mam jakiegoś tam nakazu z góry chyba dotyczącego tego, jak mam rozbudowywać Drezen. Co za tym idzie? Wrócimy sobie do Drezen. Manage. I zbudujemy coś po swojemu. Zbuduj. Co możemy zbudować? Arsenał powoduje, że mamy plus jeden do klasy pancerza. Dobra, cytadela powoduje... że przedłuży się oblężenie Drezen w razie czego. Szpital powoduje plus jeden bonusu dla wszystkich generałów. Sanktuarium spowoduje wzrost logistyczny. Okej, schron. Schron spowoduje, że możemy odpoczywać w tym forcie bez zwiększania korupcji. O, krąg teleportacyjny. On powoduje... Mogę też wybudować szkolenie. Kurczę, od czego by tu zacząć? Dobra, zaczniemy od tej cytadeli albo apteki. Laboratorium alchemiczne. Dobra, spróbujmy tą cytadelę najpierw zbudować. Albo szpital. Dobra, spróbujemy pierwszy szpital zbudować. Czy on musi być gdzieś z czymś... Nie, nie musi być z niczym powiązany. Dlatego szpital sobie zbudujemy. No właśnie, gdzie go zbudować? Co tutaj jest? To ten szpital zbuduje tutaj tylko. No dobra, trudno. Zbudowaliśmy ten szpital, on się będzie budował 2 dni. Super. To jedno mam załatwione. Sprawdźmy jeszcze inne forty, które możemy rozbudować. Nasza kaplica. Nie, nie, nie. Może, o właśnie, Kenebres jeszcze zerknę. Co tam, panie, w Kenebres? Bo dawno nie było nas w tamtym... Nie, 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 nie chcemy tutaj. Dobra. Czyli na razie chyba wszystko, jeżeli chodzi o zarządzanie armią. Możemy wrócić do zarządzania drużyną i zacząć wracać do Drezen z Wintersun. A potem odwiedzić jeszcze ruiny lub ruszyć na Green Gates. Wyborów jest całkiem sporo. 18 godzin zajmie drużynie powrót do Drezen. Zatem ruszajcie, panowie i panie. I po drodze od razu mamy losowe spotkanie. Ciekawe z kim? Nie widać jeszcze nikogo. Spauzujemy, zapiszemy grę. Losowe spotkanie. I zobaczymy, kogo tam licho niesie. Nikogo nie widać. Nikogo nie widać. O, i... Oje, co to do nas podleciało? Nic, podchodzą do nas jakieś postacie. Ewidentnie chyba kultyści Baphometa. Proszę, proszę, kogo tu mamy? Dowódca prosto z Drezen. Teraz wydarzy się właśnie to, dowódco. Oddasz nam... O, okaz 3, 6, 7... My go oddamy do IS, do mistrza kowalstwa i nikt nie zostanie zraniony. A jeżeli odmówisz, więc przygotujesz się na śmierć. A, on mówi o Finanie. Do kowala odzywa się Finan, nasz magiczny miecz. Więc wiem, jakie z was... potwory. Jesteście z tej samej hordy, która wybiła mi moją drużynę i torturowała mnie dla mrocznych eksperymentów. Dowódco, wydaj tylko rozkaz. Wytrenij mi podłogę. Nie oddam wam Finana, więc weźmiemy go sobie samemu. Proszę bardzo. I dostaliśmy od razu zadanie. Obudzenie Finana.
i dostaliśmy IC Prison na sali od razu. Tak, dobra, czyli trzeba to wczytać, porozmawiać z nimi jeszcze raz. Tym razem jednak drużyna musi być uleczona i odpowiednio przygotowana do bitwy. Zatem, dobra, zatem tak, najpierw podleczymy się trochę. Następnie podleczymy trochę tutaj Greybora. Kilka razy Sela na niego nałoży ręce. No, jeszcze raz możesz. Super. Ragalf ma jeszcze ile przyśpienia? O, mój nowy czar się pojawił, Enervation, który daje minusowe poziomy. Mamy jedno przyspieszenie do wyboru, jedną ochronę przed strzałami, no to chyba nie będę się więcej zastanawiał i skorzystam z przyspieszenia. Ale to podejdziemy jeszcze chwilę tutaj. W ogóle gdzie jest mój mamut? Nie żyje. Tak samo nie żyje mój Triceratops. Bardzo niedobrze. A my nie mamy już wskrzeszeń dostępnych, gdyż nie mam diamentów. To trochę... ojej. Trochę mi to psuje plany, ale myślę, że z tym pojedynkiem i tak sobie poradzimy. Rzucimy sobie Ragalfem lustrzane odbicie. Błogosławieństwo rzucimy naszym kapłanem, Sielem. Przyspieszenie. I ruszamy tą drużyną. Porozmawiać sobie z tymi kultystami. Tak. Nie oddamy wam Finana, otrzymamy za to zadanie i rozpoczynamy walkę. Zaczyna Regil i tam Evoker bodajże rzucał te paskudne czary. Nie mogę do niego przeszarżować, mogę natomiast do niego podbiec. Więc Regil, do boju. O, trafił za 12. Jakiś kultysta tam jeszcze dalej stoi i strzela. Kultysta drugi rzucił dwa razy błogosławieństwo. Evoker rzucił lodowe więzienie. I możemy je odnowić. Restoration, tak? Dobra. Zatem smoczek podbiegnie i go zaatakuje. Sosiel. Mamy restoration. No to jest, skoro restoration pomaga, to zdjął te ice... nie zdjął. No to czemu gra mi podpowiedziała teraz, że restoration zdejmie Icy Prison, jak zmarnowałem przez to tylko pył do diamentów. Trzeci raz wczytamy. Wszyscy już są podleczeni, zatem na szybko rzucimy przyspieszenie. Tak jest, Sosiel rzuci błogosławieństwo z pierwszego poziomu. I teraz zrobimy to jeszcze inaczej. O, trochę dalej. Jesteśmy tu. I Ragalf od razu bezpośrednio użyje wrót międzywymiarowych. I sobie skoczymy mniej więcej tu. I teraz zobaczymy, jak się z panami porozmawia, jak zaczniemy walkę prosto w środku. Nie damy wam Finana, koniec dialogu, czas na walkę. No teraz już to trochę inaczej chyba będzie wyglądać. Szczególnie, że zaczynamy od naszej smoczycy. Trafi Evokera. Kleryk rzucił prayer i błogosławieństwo. Sela znowu otrzymała Icy Prison. Musimy rzucić sobie teraz Sosielem ochronę przed energią, tak jest, i będzie to zimno, jako że jest Icy Prison na nas. Okej. Regil i teraz jego tura. Mamy kultystę, przyzywacza, dobra.
Uszkodźmy tego przyzywacza, mam nadzieję, czterema atakami. Pierwszy trafiony, drugi, trzeci i czwarty trafiony cios. On rzuca na siebie większą niewidzialność. Klerycy atakują. Przemijam szybciej, który... I teraz Lan. No to Lan odwdzięczy się komuś, strzelając prosto w twarz, tak? Sześć ataków. Użyjemy jeszcze Perfect Strike. No i... Zabity. No rzeźnień tu teraz Lan przeprowadził. Ragalf. Co może Ragalf? Ragalf może spróbować właśnie nowego czaru. Wyssać trochę poziomów z kleryka. Jeden poziom wyssany. Drugi kleryk coś tam atakuje, ale nie są to jakieś straszne rzeczy. Greybor tutaj dwoma, trzema ciosami dobił przeciwnika. Nasze smoczątko podbiegnie sobie tutaj. Nie zostanie trafiony przez atak okazyjny i zionie prosto w tych łuczników. No dość sporo obrażeń zadając. Sosiel skupi się na leczeniu Ragalfa. Super. Sela jest sparaliżowana. Łucznik strzela w Regila, który teraz może spokojnie przyszarżować w niego w odpowiedzi i zaatakować go za 13. Kolejni łucznicy, którzy muszą się zmieszyć z naszą drużyną. Oj, Ilan teraz pięknym ciosem dobrze ich załatwił. Ragalf rzuci magiczny pocisk. Załatwi kolejnego. Teraz kultysta atakuje mi Ragalfa, ale Ragalf to przetrwał. No i Greybor, mam nadzieję, 7 atakami już dokładnie wystarczyły mu 2, żeby wykończyć wroga. I ostatni z łuczników zostanie zaatakowany przez naszą smoczycę. Zakończy to też walkę. Super, pokonani wszyscy. I proszę bardzo, całkiem sporą ilość magicznych przedmiotów przy sobie mieli. Klerek miał jakąś magiczną tarczę. Kilka zwojów, zbroję płytową. Tutaj też kultyści coś mieli, co nieco. I co, drużyna rusza dalej. Da się opuścić ten obszar, mimo tego, iż cela jest sparaliżowana? Chyba tak. Zatem co, ruszamy dalej do Drezen. Jeszcze ile zostało godzin? 17 godzin, to godzinę po wyruszeniu napotkaliśmy na tych kultystów. Zatem jeszcze 17 godzin marszu przed nami. O, póki co się udało, to zapiszemy, ponieważ nie było żadnego spotkania i ruszamy dalej. Dotarliśmy. Demony się przesunęły. Armia demonów nadciąga. Kolejna. Jak tam nasza armia? Kenebresnie, armia Drezen. Odpoczęła już? Odpoczęła. Mamy 6. Dobra, czyli tak. Najpierw drużyna dotrze już do Drezen, ale nie wchodzimy jeszcze tutaj. Przechodzimy do trybu zarządzania krucjatą i trzeba trochę tych armii wrogich pousuwać. Zaczniemy od tej armii numer... Oj, nie. W złą stronę tutaj ruszyła teraz moja armia, więc to musimy cofnąć. No masakra, tam tyle napchane. Tych ścieżek jest u góry, że nie wiadomo do końca, którędy wędrować. Dlatego też wracamy do armii. Okej, armia Kenebres jest tu, armia Drezen. Gdzie możemy iść? Możemy iść w lewo albo w prawo. Tutaj, tu. Dobra, tu nie można się iść. Czyli trzeba jednak przejść tędy, całą tą drogą. I teraz tutaj natrafić na pierwszą z armii demonów. Mam nadzieję, że to pójdzie szybko i dość płynnie ta walka. Jo, i to całkiem spora armia. Ale zaczynamy od naszych marksmenów. Dobra, Scorching Ray pójdzie na Dredge, Minotaur, Exitrower. Dobra, nie podobają mi się ci, którzy rzucają toporami, więc spróbujemy ich pierwszych załatwić. I 18 umarło, super. Możemy strzelać. Zaczniemy od naszych łuczników, którzy zabiją jednego.
Nie, przepraszam, to strzelcy. Teraz łucznicy. Zabili jeszcze dwóch. Chmara podbiega do nas, ale rzucimy tylko na nich Smite Evil. I zakończymy turę. Natomiast, no mam nadzieję, że rycerze piekieł teraz. Tylko jednego załatwili. Krasnoludy. Pięciu. Jednego. Rzucone jest też coś na nas. Ale jeszcze... Oj, 10 teraz straciłem moich kapłanów. Dobra, usuniemy promieniem, mam nadzieję, tych deskarii. Ok. Nie mogą strzelać łucznicy. Strzelcy nie mogą strzelać, ale łucznicy mogą strzelać. Super. Ok, kapłani nałożą na siebie ręce. 20 wstanie i wycofamy się trochę. A rycerze piekieł skupią się na tej hordzie, zabijając dwóch. Krasnoludy wycofają się. Kolejny smród. O nie. Teraz to wszyscy są sparaliżowani, ale próbujemy dalej. Dobra. Tych dreczy możemy załatwić 25. Jak się dobrze uda? Udało się. Strzelcy nie mogą niestety walczyć. Muszą poczekać. Kapłani nie mogą nic użyć. Rycerze piekieł. Natomiast mogą coś zrobić. Niestety. O! Jeszcze jeden atak ze względu na morale. No i krasnoludy wyruszą tutaj w tym kierunku. O nie! Zginęły mi tak. Zginęli mi kapłani. Muszę to wczytać, ponieważ jak już ktoś zginie, no to wtedy nie da się go wskrzesić. Dopóki mamy chociaż jedną jednostkę w armii, to wtedy te jednostki mogą zostać odnowione. Natomiast gdy nie mamy, no to wtedy już jest problem. Dobra, zaczniemy tyryn razem od tych dreczy. To w nich pierwszych rzucimy. Załatwimy 25. Teraz strzelcy strzelą w te minotaury. Tak samo zrobią. Drudzy strzelcy załatwią minotaury. Super. No i teraz możemy się powoli przygotować do walki. Rycerze piekieł zajmą się Brimorakami. Krasnoludy zajmą się tymi, tą hordą. A to są żadne problemy. Dobra, i teraz możemy strzelać dalej. Załatwione Brimoraki. Czas wystrzelić trochę w tych babału. 16 załatwionych. Oj, ktoś mi tam umarł. Nie rozumiem czemu, tylko miałem jednego marksmana. Co to się wydarzyło? Znowu nie mogę wstrzymać. Dobra, to trzeba znowu wczytać. Nie rozumiem za bardzo, czemu teraz mi tych 7 marksmanów tak po prostu odumarło. No ale nie muszę. Spróbujemy raz jeszcze. Zaczniemy znowu od tego, żeby te drecze wypadły. Oj, tym razem się nie udało. No, udało się. Kapłani podbiegną tym razem tutaj. Rycerze piekieł zajmą się nimi i zginie mi 5. Dobra, krasnoludy zajmą się nimi. A, dobra. Już zrozumie, czemu umieramy. Trudno, ale trzeba to przyjąć, że tak powiem. Usuniemy te minotaury. Aj! Teraz kolejny błąd i to straszny, który spowodował, że muszę jeszcze raz zacząć tą walkę. Już trzeci raz walczę, a miało być tak niby bez kłopotów. No ale próbujemy raz jeszcze. Tak. Dreszcze. Teraz horda. Nasi kapłani, nasi rycerze piekieł. Dobra, niech się skupią tutaj. A krasnoludy niech podbiegną tutaj. Teraz mi umrze tych 7 marksmenów. Też z tym sobie niestety nic chyba się nie da zrobić. Dobra, załatwmy tego demona. Tutaj niech strzelcy. Oj, nie zabili wszystkich, ale dostali jeszcze jeden atak. Super. To wykończyło minotaury.
kapłani mogą użyć Smite Evil i nakładanie rąk na siebie i się wycofać. Rycerze piekieł mogą za to zawalczyć z tą hordą i załatwić trzech. Tak samo krasnoludy załatwiły jednego. Ojojoj. Teraz trzeba na nowo zacząć strzelać. Tu niestety się nie uda. Tu się niestety znowu nie udało. No i kapłani nie zabili nikogo. A może rycerze. Okej, rycerze wykończyli wroga. Teraz czas na krasnoludy. Ojej, i znowu uparli się na tych leczniczych i 30. Dobra. Wiecie co? Jeszcze raz. Jeszcze raz zaczniemy. Dobra, teraz udało się zdjąć trochę tych dreczy. Strzelcy załatwią. A niech strzelą w te minotaury. Okej, 12 minotaurów załatwionych. Nie zmienia to faktu, że raczej skończy się to źle dla nas. Ale nie mamy za bardzo wyboru. Krasnoludy. Oj, teraz trochę inaczej rozłożono siły. Zobaczymy, jak to pójdzie. Możemy strzelić, tak? Strzelimy w te deskani. I załatwiliśmy 7. Super. Strzelcy spróbują w tych minotaurów. Załatwią 4. A... drudzy strzelcy strzelą w Brimoraki. To niedobrze wygląda. Nakładanie rąk na innych. I walka. Tutaj. Z tą hordą. Jeszcze może się uda. Nie. Nie widzę tego. Ale jak to się mówi, trudno. 157 teraz nam załatwiło trochę postaci. Okultyści, Brimoraki 0. Jak to tu wygląda? Dobra, w te Brimoraki strzelmy. 28 załatwionych. Teraz kultyści. Nie możemy strzelić. Wyprowadzić atak, tak? Nałożymy ręce na siebie. Zaatakujemy. Dobra, załatwione. Tutaj strefy negatywnych energii i tak dalej, ale to nic, co by nas jakoś bardzo zaskoczyło. Strzelcy muszą walczyć. Nakładanie rąk na innych. Dobra. I dalsza walka z kultystami. Znowu negatywna energia, ale nadal stoimy. Na Brimoraki to nie zadziała. Zadziała na kultystów. Nakładanie rąk. O, nie da się już. Musimy się wycofać i... zaatakować te Brimoraki z tej strony. Teraz leci prosto na strzelców. Tu Brimoraka już nie załatwię, bo ma... wskrzesimy sobie... ilu? Wskrzesimy za to trochę łuczników. I zaatakujemy tymi łucznikami. Ci się wycofają. Stójcie jeszcze, wytrzymacie panowie. Możemy strzelić. Załatwić już te minotaury.
się wycofać, a tu zająć te brimoraki. I krasnoludy, no mam nadzieję, że już dobiją wroga. Super. Duże straty. Ale odzyskaliśmy, no nie, dużo straciliśmy. Bardzo, bardzo dużo straciliśmy. Ale za to dostaliśmy 3000 punktów finansowych i 100 punktów codziennie. Siły templariuszy labiryntu z kości słoniowej zostały zniszczone i nie ma teraz przeszkód do tego, żeby wysłać zwiadowców na terytorium wroga. Dobra, wycofamy się tą armią Drezen. A nie, zawalczymy jeszcze na kogoś? Tutaj chyba teraz źle. Ojojojojoj, ale wpadliśmy. Dobra, spróbujemy zniszczyć te wroki. Udało się. Brimoraki, drecze i wojownicy, tak? Dobra. Strzelamy w te brimoraki. 10 załatwionych. Kultyści podbiegają. Nakładanie rąk na innych. Nie wskrzesimy już nikogo. Zatem Smite Evil, koniec tury. I co? I nasi rycerze piekieł podbiegają. Atakują. Mają ekstra ruch. No to jeszcze raz zaatakują. Krasnoludy zrobią to samo. Strzelcy nic nie zrobią. Ale za to my możemy rzucić kulę. I załatwić trochę tych brimoraków, wyjść stąd i tutaj sobie strzelić. Załatwiając 10, dostaniemy jeszcze jeden strzał. No to jeszcze spróbujemy 8 załatwić. Kapłani nic nie zrobią, a rycerze piekieł dobiją brimoraki. Krasnoludy dobiegną tutaj. I strzelamy dalej. Pocisk w kierunku brimoraków, załatwił je. Przesuniemy sobie łucznika. Drugi łucznik strzeli. Nakładanie rąk nie pójdzie, ale za to będziemy atakować. Zostało już tylko trochę tych wojowników, więc nie będzie z tym raczej problemu. Teraz krasnoludy tam dobiegną. I myślę, że to zaraz będzie. Oj, 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 umarł mi. No fatalnie. Ten ostatni marksman mi umarł. Ale on chyba wróci. Tak, cała armia wróciła. Niby to też była armia teraz o poziomie trudności 6, a była znacznie, znacznie słabsza. Dostaliśmy dziennie teraz plus 1 punkt energii i możemy ruszyć sobie tędy. Pod Drezem. Super. Mamy jeszcze coś do zarządzenia. Mianowicie coś z armią związanego. Trybunał będzie się 4 dni jeszcze tworzył, a my mamy miecze Goru. Kolejne zadanie, którego jednak teraz nie mogę spełnić, ponieważ jesteśmy w trakcie tworzenia nowej armii. Przechodzimy na mapę. No, jeszcze całkiem, całkiem sporo przed nami do zwiedzenia. Drużyna teraz, jak rozłożyłem całą armię, może spokojnie odwiedzić Drezen. Zaczynając od Cytadeli, na ulicę. Najpierw ruszymy na ulicę, porozmawiać z wszystkimi o tym, co się ostatnio wydarzyło w Winterson, a potem do Cytadeli dokończyć zarządzanie naszą krucjatą. No i tak jak mówię, przerobię drużynę. Wezmę tym razem kogoś, kto się zna na rozbrajaniu pułapek i otwieraniu zamkniętych zamków, ponieważ no, podczas wyprawy do Winterson to drużynie najbardziej doskwierało. I ruszamy dalej. Być może na smoka, tak myślę. Smok to będzie dobre. Spróbujemy teraz na tym 11 poziomie dotrzeć do tego smoka. Pierw, tak jak mówię, jednak interesy w Drezen, jest ich dość sporo do załatwienia. Zatem Ragalf na miejscu. Wraz ze swoją smoczycą. Gotowy sprawdzić, co tam licho niesie w mieście.